o Tosi, o Bronku i o Mysim Ogonku. Muszę dziś trochę napisać o Tosi. Tosia ma niebieskie oczy, takie jak moje. Tosia ma nosek, nie taki duży, czerwony jak mój, tylko taki sobie zwyczajny nosek, ale nie zgorszy. Tosia ma dwa uszka, nie takie piękne i odstające jak moje, ale też nie zgorsze. A za tymi uszkami Tosia ma dwa czarne warkoczyki. Takich warkoczyków to ani ja nie mam, ani nikt. Te warkoczyki są najładniejsze. Sterczą każde w inną stronę, a na końcu mają kokardki. Te kokardki od święta są rozmaite. Czerwone i zielone, a na co dzień granatowe. Dzisiaj rano to się pokłóciłem z tą niemądrą gumą myszką o Tosi warkoczyki. Guma myszka powiada, że Tosi warkoczyki to są jak jej ogonek. Jak to? Jak twój ogonek? Pytam. A tak, nie słyszałeś, jak Bronek z ostatniej ławki wołał na przerwie, że Tosi warkoczyki to są mysie ogonki? Więc się okropnie zezłościłem. Zacisnąłem pięści i zawołałem. Czy miałaś kiedy czerwoną, zieloną albo granatową kokardkę na końcu ogonka? O, gumka myszka zlękła się i powiedziała, że żadnej nie miała. No widzisz, powiadam, to czemu się puszysz? Co Tosi warkoczyk? To Tosi warkoczyk, a nie twój ogonek. Tosi warkoczyki są długie na palec i grube na palec i mają na końcu kokardki czerwone, zielone albo granatowe. Ja się kłócę z gumką myszką, a tu patrzę, Tosia siedzi i popłakuje. Już wysadziłem nogę z piórnika, żeby lecieć ją pocieszyć, a tu właśnie podeszła do niej pani i pyta, czego Tosia płacze. A Tosia mówi... O mysie ogonki. A pani zaczęła się śmiać i mówi... No wiesz, Tosiu, najlepiej je obciąć, bo to i czyściej, i zdrowiej, i nikt się z warkoczyków śmiać nie będzie. Na drugi dzień ledwo zerknąłem z piórnika. Widzę, Tosia ma warkoczyki obcięte. Z początku żal mi się zrobiło, ale potem patrzę. Tosia ma grzyweczkę i równo obcięte włoski. I takie puszyste, wymyte. I jeszcze jej ładniej niż w warkoczykach. Więc zagrałem na nosie tej niemądrej gumie myszce i zawołałem. A widzisz, już Tosia nie ma mysich ogonków.